Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Let's Play Izak. Trzymajcie kciuki, oby tym razem poszło cokolwiek lepiej. Tak agresywnie już od początku? Mamy bombkę. Jesteśmy zwarci i gotowi. Mam nadzieję, że ten mały czerwony cwaniaczek nie będzie mi nic podkradał. Maka prawe oczka. Okej, wygląda słodko. Harlequin Baby. No. To rozumiem. To dobry deal. Bardzo dobry deal. Ciekawe jak pójdzie teraz z kasą. Czy uda mi się uzbierać 55, żeby odblokować kolejną postać? Sprawdźmy co robią te piguły. Jaja ze stali. Jak mam to rozumieć? Doszły mi chyba jakieś serca. Z tego co pamiętam, te białe serca dają tyle, że po przejściu na level niżej zamieniają się w normalne, regularne serca. Jeśli dobrze pamiętam. Pięknie. Rozbiłem bank normalnie. Okej. Dosyć szybko to odkryliśmy. Więc czas na bossa. A spróbujmy sobie zdetonować i tak w najgorszym wypadku wyjdę na zero. Pin, dawno się nie widzieliśmy. Z moim Harlequin Baby ta walka powinna być już czystą formalnością. Baby, skup się. Przez te oczka, które mu się rozłażą trochę na boki, troszkę ma nieskalibrowane strzelanie. Ale i tak jest lepiej niż w pojedynkę. Tak to się robi. Range plus tears up. Jestem na full HP-kach i z pomocnikiem i jajami ze stali schodzimy na poziom niżej. O! Nowy strach przed rozjebaniem się o podłogę. Czyli dobrze dedukowałem. Białe serce zamieniło się w regularne serce. O! To jest dobre. Harlequin Baby tutaj przychodzi z pomocą jako istna maszyna z damage'em AOE, który całkiem sprawnie czyści przeciwników na polu. Zombiaki są wkurzające, jeżeli nas otoczą. Nie są jakoś bardzo mocnym przeciwnikiem, ale potrafią zaskoczyć. Piguła. Spróbujmy pigułę. Telepils. Okej, spróbujmy raz zagrać. Najwyżej jak się nie uda, to... A, w sumie można ją zdetonować. Co prawda monetka się nie zwróciła, ale... O! Nie... Tu jest ukryte przejście. Dobra, spróbujmy tam wejść jeszcze raz. I tu chyba było kolejne. Jeśli dobrze pamiętam. O! Przeklęta czaszka? Tego itemu jeszcze nie widziałem. To jest nowy nabytek w mojej kolekcji. Opłacało się pokombinować z tymi ukrytymi pokojami. W międzyczasie jak ja sobie tutaj gram i opowiadam, coś mi kapnęło na rękę. Albo coś nam kapie z sufitu, albo mam tak soczystą wymowę. Nie no, bez sensu, co by miało nam kapać z sufitu. Zapewne nie trzymam śliny. Jestem istną... No nie! Maszyną zniszczenia i potem dostaję po dupie.
Nie bawimy się tak. Absolutnie. I jest skałka, którą mogę rozwalić. Co skrywasz, skałką? Serduszko. Nie odrzucamy serduszek. Okej, okay, pokój zamknięty. Całe szczęście. Przynajmniej nie będzie mnie korciło. Dobra, najpierw muchy. Teraz te badziewiaki. Wow. Wow. To było dobre. Co robi piguła? Bad trip. To było mi serca? Nawet nie wiem. Nieważne. Okej, okay, muchy. Szalone piżamy. Normalnie jak w psychiatryku. Okej, okay. Hajs. Choć sceptycznie patrzę na tą rozgrywkę, raczej wątpię, czy uzbieram te 55 monetek. Zobaczmy, z kim przyjdzie mi się zmierzyć tym razem. Monstro. To będzie miła walka. Monstro i dwie muszki. Że niby rekompensata... Bo było blisko. Ja mam Harlequin Baby, a tu musiałeś mieć dwie muszki. Okej, niech będzie. Odkąd to w grach są wyrównywane szanse? Nie ma litości dla potworów. Wow. Czuję się jak dealer. Dobra, zobaczmy. Telepills. To już próbowaliśmy. Tych jeszcze nie próbowaliśmy. Co one robią? Friends till the end. Super. One też są friends till the end. I te również są friends till the end. Okej, weźmy. To może się przydać. Izak tym razem boi się znowu braku strajtaśmy. Całkiem pokaźna armia mi się zebrała w międzyczasie. Mogłem wziąć w sumie więcej pigułek. Wydawało mi się, nie wiem czemu, że... Proszę bardzo, a gdzie pozostałe muszki się podziały? Nie zwróciłem uwagi, a tu już tylko została jedna. To tyle tego szpanu, tak? To był trial tylko, rozumiem. Friends till the end, friends till the trial version. Nie, jak się zastawiasz tego, mam się zabić. Nie lubię tych czerwi. Mają całkiem spory zasięg. To trzeba im przyznać. Stanik mamy. Sprawdzimy na bosie, co on daje. O, kolejna skałka, którą możemy wysadzić. Powinniście być ze mnie dumni, że biorę sobie do serca wasze rady i stosuję się do nich. Zero tolerancji dla latających głów z podbitymi oczami. Okej. Okay. To była dobra taktyczna zagrywka. Ach, mogłem go zabić w jednym podejściu. No, Harlequin Baby, skup się do cholery. Bo już teraz powinno się udać. Świetnie. Pojedynczo. Najpierw ten dziad z prawej strony. Dobrze, przynajmniej są zamknięci, że nie mogą sobie łazić tak luźno. Okej.
drugi z głowy i trzeci z głowy. Świetnie, to lubię. Tu mam jakąś kartę, ale i tak nie mam bomby, więc się nie dostanę do niej. Jest i bombka. O, i są i latające głowy. Oczywiście. Podejrzanie gładko. To idzie. Ok, zostawię sobie na razie tą bombkę. Zobaczę, co skrywa ostatni pokoik. I tak będę tędy wracał, więc wtedy mogę zerknąć. Przeszedłem przez niego jak przez masło. A nickel, czyli 5. Tak, równowartość 5 monetek. Skrzynia czy monetka? Weźmy skrzynię. I to był dobry deal. To był dobry deal, bo w odwrotnym przypadku bym nie mógł dostać się i do tej monetki. Jak zna się te wszystkie triki, to gra jest bardzo przyjemna. Bardzo fajnie można sobie pograć. Isaac versus Chubb. Chyba kiedyś go już spotkałem, ale kompletnie nie pamiętam, jak wyglądała z nim walka. Okej. Niukować dziada. Heavy spam. O, przez przypadek zużyłem sobie Friend Till the End. Za wiele mi to nie dało, to prawda. To lubię, trzymajcie się ode mnie na dystans. Proszę, proszę. Czy ja byłem już tak daleko w Cavesach? Nawet nie pamiętam. Czy jakiś nowy strach Izaka się może pojawi? Nie, ciągle to samo. Okej, głęboki wdech. Uda mi się zabić to zanim cokolwiek zespawnują. Nie udało mi się, ale nie jest źle. Tak, teraz muszę się wyjątkowo pilnować. Jeżeli chcemy gdzieś zrobić jakiś progres w tej grze. TNT. Czy zrobisz mi przejście? Oczywiście, że zrobisz mi przejście. Zużyjmy jedną monetkę. Okej, zagrajmy raz. Gdzie to może być do cholery? Tutaj? Oszty. Tak się ze mną bawisz, cheaterze? Pięknie. Nie mam więcej bombek. Chętnie bym rozwalił jeszcze dwie pozostałe maszyny. A zagrajmy. Ha, fajna 8-bitowa muzyczka. Ciekawe, czy te drzwi zostaną otwarte, jak tu wrócę jeszcze. A, są otwarte, dobra, super. Mam nadzieję, że znajdę jeszcze jakieś bombki. O, wpadłbym na kolce z rozpędu. Dobra, skupmy się. Super, fabryka pająków została unicestwiona. Bardzo dobrze. Nie sprawdziłem, co robi stanik mamy. Anarchist Cookbook. To już miałem wcześniej. Żebym to pamiętał, co to robi. Co robi stanik mamy?
Pewnie odstrasza potwory. Weźmy ten anarchisty. Tak, dokładnie tak. To się przyda na bossa, na bank. W sumie, gdy walka jest dosyć dynamiczna, to może być broń obosieczna. Lary, miałeś już swoją szansę. Daj mi teraz po prostu pograć z twoimi trudniejszymi przeciwnikami. Znowu ty? Ciekawe, kogo tu jeszcze spotkam. Może nagle w pokoju obok się okaże, że siedzi Pin. Albo nie wiem. Chociaż nie, pokój obok to jest pokój z bossem, więc tam już zapewne Pina nie spotkam. Widzę, że jeszcze walki takie z bossami już w postaci mini-bossów różnią się tym od takich normalnych bossowych walk, że na przykład itemy, które wyprodukował boss, czyli na przykład kaka w tym przypadku. Dobra. Złote skrzynie mają priorytet. Właśnie, więc te itemy, które ten boss wyprodukował, zostają. Normalnie po walce na przykład z Larym cała kaka, jaką wyprodukował podczas walki, po prostu znika, więc nie możemy sobie jej potem usunąć i zebrać jakichś tam itemów, które skrywała. Ok, sprawdźmy, co jest w pokoju obok. No tu by się przydał anarchist cookbook, ale niestety mam go jeszcze na cooldownie. Strasznie twarde są te dziadostwa. Nic nie wypadło. Strasznie twarde te muchy, rozścieczone. Okej, nie jest źle. Kurde, to Harlekin Baby jest całkiem dobrym pomocnikiem. Nie okrada, pomaga w walce. Missing Page. Nieźle, nieźle. Okej, spokój, spokój, spokój. Choć życia już całkiem sporo straciłem, niestety. Okej, na dół się nie pakuje. Pozbierajmy jakieś serca, które się walają tutaj na levelu, jak widzimy na minimapie w lewym górnym rogu ekranu. I w sumie, skoro mamy tą bombkę, można by rozbić świnkę skarbonkę. Zagrajmy, zobaczymy jeszcze raz, może coś. Nic. No to koniec. O, przynajmniej się bombka zwróciła, mam kluczyk. Nie będziemy uprawiać hazardu za serca. To taka smutna, marna rekompensata za straconą kasę, ale okej. Pamiętajcie, hazard jest szkodliwy. Jak widać na załączonym obrazku. Kurde. Muszę z mniejszym rozpędem wchodzić do tych pokoi, bo te kolce są tak porozstawiane blisko tych drzwiczek. Z full HP-kami zmierzmy się z bossem, którym tym razem jest Hollow, czyli może się uda. Bardzo bym chciał, żeby się udało. Skupienie na maksa.
Oczywiście, musiałem oberwać. Ale nie jest źle, to jest tylko pół serca. I już został tylko jeden... jedna część bossa. Dobra, może zostanę przy tej dolnej części ekranu. Taka taktyka się sprawdzała na tym bossie. Nigdzie mi się nie spieszy. Nie wierzę. Shot speed up. Full HP-ki. Stało się. Schodzimy do Depths, poziom pierwszy. Tak daleko w tym let's playu jeszcze nie byłem. Rany boskie. Chyba wiem, jak działają te w środku. Już raz kiedyś je widziałem. One się chyba wyłączają, jak się zabije wszystkich przeciwników na levelu. Prawda to? Prawda. Ale zjechały mnie po prostu z ponad połowy życia. Tak, tutaj kluczem jest zabicie serc. Dobra. Anarchist Cookbook. Tak. Kiedyś próbowałem zabić taką maskę i... dopiero zauważyłem po jakimś czasie walki, że to serce trzeba zabić właśnie i... nie wierzę. Ale jednak i tak jestem zadowolony z tego odcinka, ponieważ tak daleko jeszcze nie udało mi się dojść. To był poziom Necropolis 1. W głębinach. Ciekawe, czy jest jakiś poziom głębiej, czy już po prostu kolejny level to jest pojedynek z matką. No cóż. Kolekcja się powiększa. My schodzimy coraz głębiej. W sumie nie jest tak źle. Być może będzie nam dane się zmierzyć z matką szybciej niż mi się wydawało. Dzięki za uwagę. Do następnego razu. Cześć.